Witajcie kochani, dzisiaj kończymy drugi tydzień Adwentu, nasze przygotowania na przyjście Pana, niech oświetla Słowo Boże. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Kiedy przeczytałam to jedno zdanie, zastanawiałam się, co może oznaczać w moim życiu prostować ścieżki i przygotować drogę Panu, aby On mógł przyjść. Gdzie przyjść? Do mojego serca. I pomyślałam sobie o tym, że czasem nasze serce wygląda tak. Tam jest wszystko, wielki chaos i bałagan. I poplątanie tego, co dobre i święte, z tym, co jest śmieciem. Dlatego chciałabym Was zachęcić, aby dzisiejszy dzień był takim zastanowieniem się. W moim sercu jest to, co jest święte, ale są też śmieci. Przygotować ścieżkę dla Pana to jest oddzielać jedno od drugiego. Zadbać o swoje serce, usunąć śmieci, zadbać o dobrą spowiedź i wydobyć na nowo to, co jest cenne w moim życiu. To, co jest ważne, aby z powrotem, kiedy Pan już przyjdzie, mógł zastać tę stajenkę, bo to będzie zawsze stajenka nasze serce, uprzątniętą, przygotowaną. Zachęcam Was do tego, aby spojrzeć w swoje serce, jak tam jest. Jeśli jest chaos, a może też tak być, to wołajmy do Ducha Świętego. Niech to dzisiejsze słowo, prostujcie ścieżki dla Niego, przygotujcie Mu miejsce, przygotujcie Mu drogę, niech się wypełnia w konkrecie. Zajrzyjmy dzisiaj do naszego serca i oddzielmy to, co cenne, od tego, co jest śmieciem. Oddajmy Bogu nasze grzechy, niech On da nam łaskę czystego serca. Prośmy Matkę Bożą, niepokalaną, najpiękniejszą, Panią Adwentową, niech ona pomoże nam prostować ścieżki dla Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Adwentu, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia. Wszystkich z okolic Trójmiasta chcemy zaprosić na rekolekcje adwentowe, które rozpoczynamy już jutro w Bolszewie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na każdej mszy świętej w niedzielę. Gramy, będziemy posługiwali, także o godzinie 19 jest koncert. Gorąco Was pozdrawiamy i ściskamy. Do zobaczenia.